Witam, przedstawiam Crossa Levela 5.0 w rozmiarze S z 2022 roku. Jest to prawie najwyższa wersja levela z aluminiową ramą. Jego cena katalogowa to 4300 zł i za to dostaniesz kompletny napęd Shimano Deore 5101x11, powietrzny amortyzator SR Santor, podstawowe hamulce SRAM Level, ciężkie koła z kulkowymi piastami Shimano MT200, drutowe opony Schwalbe Rapidrop i cieniowaną ramę z wewnętrznym prowadzeniem pancerzy, wykonaną z lepszego stopu aluminium Light. Części takie jak chwyty, kierownica, mostek, okropnie niewygodne siodełko i sztyca zaciskana na jedną śrubę, moim zdaniem to wstyd w tej cenie, są obrandowane przez Crossa. Ogólnie można powiedzieć, że jak na dzisiejsze czasy rower wyposażony jest przyzwoicie, chociaż jest parę ale. Podkreślę jednak, że dotyczy to tylko osób, które w przyszłości będą chciały ulepszać rower. Jeśli nie masz tego w planie, to nie traktuj ich jako wad. Po pierwsze, rama nie ma główki tapered, co znacząco ogranicza nam wybór nowego amortyzatora. Po drugie, brak jej też sztywnych osi, więc piasty są na zaciski. Tylna w dodatku ma rzadki rozstaw Boost 141, więc znalezienie używanych, pasujących kół będzie bardzo trudne. Natomiast koszt nowych, składanych na zamówienie, to około 1/3 wartości levela, gdzie później i tak najprawdopodobniej nie przyłożymy ich do następnego roweru. Dlatego jeśli planujesz kupić rower jako bazę do późniejszych ulepszeń, to rama i amortyzator w standardzie Boost jest podstawą. Level w seryjnej konfiguracji waży 14,5 kg. Po wymianie kasety na lżejszego SLX-a z mniejszym zakresem, kierownicy, sztycy, siodełka, chwytów na SI Extra Chunky, opon na super szybkie zwijane Race Kingi i założenie moim zdaniem najlepszego regulowanego koszyka Topic modula Cage 2, linki do tych części nie tylko znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie, waga spadła poniżej 14 kg. W przyszłości można jeszcze wymienić korbę na lżejszego SLX-a lub XTeka i więcej moim zdaniem nie ma już sensu w niego inwestować. Na levelu jeździ się przyjemnie, rama jest naprawdę sztywna, posiada zewnętrzny wkręcany suport, bardzo dużo miejsca na opony i lakier w połysku, dzięki czemu łatwo utrzymać ją w czystości. Więc jeśli szukasz takiego zwykłego, solidnego i prostego roweru oraz nie planujesz go później mocno ulepszać, to levela mogę szczerze polecić. Dodatkowo, co ważne w obecnych czasach, kupując Crossa wspierasz polską firmę. Dzięki za obejrzenie, jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!